Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, to jest debata o złodziejstwie PiS. Chcę, żeby to wybrzmiało dzisiaj bardzo wyraźnie. Zero tolerancji dla złodziejstwa, dla aferzystów, oszustów, którzy okradają ten kraj przez ostatnie 8 lat i jeszcze sobie przegłosowali na tej sali bezkarność. Bezkarność, którą głosowali w różnych ustawach, między innymi covidowej. Ja pamiętam, jak pani premier Szydło z PiS-u mówiła: wystarczy nie kraść. Parę miesięcy później mówiła: nam się należy. A teraz odbywa się taki akt złodziejstwa, największego skoku na kasę w dziejach historii Polski. Wysysane są wszystkie pieniądze i majątek tego kraju. A politycy PiS mówią: i co nam zrobicie? Otóż przez ostatnie 8 lat PiS zbudował taki system. System, który polega na tym, żeby chronić polityków PiS-u. Mają tylko tutaj siedzieć, głosować i mogą robić, co chcą. Mogą oszukiwać, mogą okradać, mogą robić, co chcą, dlatego że ich będzie chronił ten system. System zbudowany przez PiS. Dodatkowo właśnie ta ustawa o bezkarności. Chcę pokazać taki pierwszy lepszy przykład zbudowany tej hydry. Bo próbujemy często z naszymi posłami opozycji, z panem posłem Szczerbą, panem posłem Lubnauer, Szumila z innymi, pokazywać i ucinać te głowy hydry, ale niestety kolejne odrastają. Jak ten system działa? Działa. Fundacja pod Damaszkiem dostaje 1 000 000 zł. Kto jest prezesem? Prezesem jest asystentka prezesa kopalni Bogdanka. Jak jesteśmy w kopalni Bogdanka, to jest ta kopalnia, która musiała wstrzymać wydobycie, dlatego że musiał zjechać asystent Jarosława Kaczyńskiego i oświadczył się 1000 metrów pod ziemią ze swoją wybranką. Jak jesteśmy przy tej wybrance, to okazuje się, że wybranka otworzyła fundację Promyka. Jak jesteśmy przy fundacji Promyka, to okazuje się, że dostała od wicepremiera Glińskiego 1 400 000, ale to nie mało. Mało? Czytam wszystkie fundacje. Fundacja Orlenu, Enei, PGNiG, PGE, KGHM, oczywiście Bogdanki, sponsoruje również tą fundację Promyka. Żeby tego było mało, ta narzeczona również dostaje pracę w KGHM. Za ile? Za 20. Żeby tego jeszcze było mało, no to również ojciec asystenta Kaczyńskiego dostaje w PKP Cargo. Też za 20. Pokazuję to jako pewien system, ale żebyśmy przeszli do jeszcze większych pieniędzy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polityczny łup koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Wparowała ferajna Żalka, Bielana. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 5 miliardów do wydania rocznie. To tyle, co miasto Łódź, co Wrocław. Bez jakiejkolwiek kontroli. Pierwsze, co zrobili, to zmienili dyrektora na kolegę Bielana. Ten dyrektor powołał swojego doradcę, swojego brata. Żeby tego było mało, jeszcze wzięli doradcę, byłego doradcę Adama Bielana. Ale pan Żalek również zadbał o swoich ludzi, powołał na funkcję dyrektorów i wicedyrektorów. A co później? A później ogłosili szybką ścieżkę. Szybka ścieżka, szybka kasa. Tak miało być. 600 milionów, później zwiększyli o 160 do prawie 800 milionów i dwie firmy. 26-latek, który nagle otwiera firmę w trakcie trwania konkursu. Jak się później okazuje, byłeś w siedzibie partii pana Bielana. I drugi biznesmen za 123 miliony. Składa wniosek i myśli, że na słupa wyciągnie na firmę, która przynosiła straty. Też nie przypadek. Ten biznesmen z Białegostoku od 123 milionów no jest ze szwagrem pana Żalka w jednym stowarzyszeniu. Żeby tego było mało, pokazuje się jeszcze jeden biznesmen. Pan Bednarek, który zostaje prezesem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, spółki NCBR Investment Fund. Jak się okazuje, wcześniej sprzedaje swoje udziały temu, który wygrał 123 miliony z NCBR-u. Pokazujemy z panem posłem Szczerbą wszystko. Kawę na ławę, wszystkie nazwiska, powiązania. Rozpisujemy, bo nie ma w Polsce służb, które by mogły to zrobić. Więc pokazujemy. Mija miesiąc. Nie ma ministra dzisiaj na sali. Nie ma wiceministra, bo jak się okazuje, się nagrywali o tym za chwilę. Ale tutaj dzisiaj, wydaje mi się, w ogóle powinien się pojawić prokurator. Prokurator, który powinien powiedzieć, komu stawia zarzuty. I nie tylko tym biznesmenom, którzy chcieli na rympał wyprowadzić 177 milionów, ale również politykom, którzy stworzyli tą całą ośmiornicę, ten cały system do wyprowadzania pieniędzy. Otóż, szanowni państwo, przed chwilą Onet pokazał scenogramy. Pan Żalek, wiceminister odpowiedzialny za Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poszedł do prokuratury i przedstawił scenogramy. Pan Żalek, powołując się na te scenogramy z nagrań, opisuje, w jaki sposób koalicjant PiS-u miał się zabezpieczyć finansowo na wypadek przegranych wyborów. Akcja pod kryptonimem Czarny Węgiel. Sponsorem, taki nick, taki pseudonim, ma pan Adam
Bielan. Ja mam jedno pytanie. To gdzie jest prokurator? Gdzie tu jest policja? Gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Gdzie jest Centralne Biuro Antykorupcyjne? Ja spotkałem pana Żalka w Sejmie. Ostatni raz widziałem go 2 dni temu, jak wychodził z kaplicy. I nie wydaje mi się, że się tam modlił. Chociaż tylko modlitwa powinna mu zostać. W normalnym państwie. PiS stworzył państwo, gdzie mogą robić wszystko, co chcą. Ale mówimy jasno, zero tolerancji dla wszystkich, którzy kradli przez ostatnie 8 lat. I słowo dotrzymamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.